Agnieszka z warszawskiego warsztatu tropi tajemniczą awarię w BMW. Auto nie ma mocy. Od spodu wszystko wygląda w porządku. Dobra, to już nic teraz... nie ma. Wszystko jest okej. Powiem ci tak, ja bym samochód opuściła i zerknęła od góry, zerknęła w tą odmę. Zlizuję robaki. Ej, hop! Ej, hop! Ej, hop! No Jezu, nie umiesz BMW, co? Nie będziesz mi mówić, co mam robić, nie będziesz mi życia układać. Właśnie w tym sensie, że będę. Nie. Wkręcam obudowę wiecznią silnika. Dobra, pokrywa zdjęta. Zobaczymy. Musimy się dostać do ostatniej śrubki, która jest tam. Wredna, głęboko. Więc niestety nie poradzimy sobie bez rozebrania tego. Masz szczęście, bo babie jest dużo łatwiej pracować. Wiem. Ciasnych otworkach. Codziennie sobie to powtarzam, jak przychodzisz do pracy. Jestem z ciebie dumny. O nie, kochana, ten numer to nie przejdzie. No i widać tyle, że jest źle. Wszystko wskazuje na to, że Agnieszka miała nosa. To właśnie tak zwana odma, czyli separator oleju. Jest mocno zabrudzona. Pierwsza sprawa, zobacz, ona jest cała zalepiona... Olejem. Olejem. Cała. Cała, ona w zasadzie obydwa. Ty, ale na czym on jeździł? Na oleju rzepakowym, czy na czym? Czekaj. Słonecznikowy? Bardzo możliwe. Szukaj odmy. Jest, mamy to! Poka. Taka sama, ale inna. Znaczy ta jest nowa. Tak. Montaż odmy łatwy nie jest. Znów przydadzą się szczupłe damskie dłonie. Niestety już bardzo późno. Klient ma być za 5 minut. Agnieszka musi jeszcze poskręcać i przetestować samochód. Aga, no. Wiesz, że jesteśmy w czarnej dupie i się urządzamy